Różne są losy absolwentów wyższych uczelni. Decyduje zdobyta specjalność, rynek pracy, łód szczęścia, ale także coś, o czym zdajemy się zapominać. Własna absolwencka chęć, jego sposób na życie, jego program, cel, który absolwent sam chce osiągnąć. Ewa Eleryk przyjechała na studia do Warszawy z okolic, o których mówi się, że słyną jedynie z lasów, piasków i karasków. Skończyła uczelnię z wyróżnieniem. Została panią magister, zaproponowaną jej atrakcyjną, odpowiadającą zainteresowaniom pracę naukową. Wszyscy byli przekonani, że rzuci swój rodzinny Seroczyn, że zostanie w stolicy. Ewa jednak wróciła na Podlasie. Zadecydowały przede wszystkim względy emocjonalne. To, że zawsze bardzo silnie byłam związana z tym miejscem, tu się przecież uczyłam i trudno było mi sobie wyobrazić, abym mogła pracować w innej szkole niż właśnie w tej. Tu czułam się naprawdę bezpieczna i potrzebna. Uczy polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. To przedmioty niejako oficjalne, urzędowe, ale uczy również szczerości, otwartości i partnerstwa. Pani Ewa organizuje nam wyprawy do teatru, do kina jeździmy. Często organizujemy również różne konkursy. Ostatnio był konkurs poetycki. Lekcje są ciekawe, ponieważ mamy dużo do powiedzenia. Nie tak jak poprzednio, że tak od A do Z to co w podręczniku i w ogóle co pani powiedziała, to już tak należało powtórzyć. Teraz możemy się sami wypowiadać. Więcej zabieramy głos. Różnica między nauczycielem a uczniem. Teraz jest bardziej tak, razem jesteśmy. I to się czuje, bo poprzednio to strach przy nauczycielem, ojejku, może dwóje postawić. Dodajmy, że ich pani nie zrezygnowała z planów naukowych. Bierze udział w pracach zespołu opracowującego słownik języka Cypriana Kamila Norwida, myśli o doktoracie. A poza tym ciągle musi odpowiadać na pytanie, dlaczego wróciła na Podlasie. Nie żałuję swojej decyzji. Uważam, że prawie dwa lata, które tu spędziłam, bardzo dużo mi dały i mam nadzieję, że tym, których uczyłam, również trochę. Sądzę, że gdyby jeszcze raz dane mi było podejmować tę decyzję, byłaby ona taka sama. I nie byłoby w niej ani cienia rezygnacji czy żalu, że coś tracę. To wszystko w tym wydaniu dziennika. Do zobaczenia.